Dzisiaj zajmiemy się jeszcze raz prawdopodobieństwem warunkowym, ale trochę od innej strony. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. W pokoju obok Wojtek rzuca monetą i podaje nam wynik rzutu. Nie widzimy tego, ale słyszymy ogłoszenie wyniku. Wiemy, co wypadło. Ma dwie monety. Jedna moneta jest normalna czyli z jednej strony ma orła, z drugiej strony tak zwaną reszkę a druga moneta jest trochę oszukana i ma z dwóch stron orła. Wojtek wybiera losowo jedną z tych dwóch monet. Taki losowy wybór możemy sobie wyobrazić na przykład w ten sposób, że Wojtek ma nieprzezroczysty worek, w którym te dwie monety się znajdują i wyciąga z tego worka jedną monetę, nie zaglądając do środka. Rzuca wybraną monetą i mówi, jaki jest wynik rzutu. I pierwszy wynik losowania, i potem rzutu wylosowaną monetą, to orzeł. Teraz pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że Wojtek rzucał normalną monetą? Pomocne w poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie może być narysowanie drzewa, pokazującego wszystkie zdarzenia losowe, łącznie z ich możliwymi wynikami. Zaznaczmy słowem start, miejsce, w którym wszystko się zaczyna. Mamy do czynienia z dwoma zdarzeniami losowymi. Pierwsze z nich to wybór jednej z dwóch monet, losowanie monety. Ponieważ monety są dla losującego identyczne, bo ich nie widzi, mają taki sam kształt i wagę, to wylosowanie każdej z nich jest tak samo prawdopodobne. Czyli w wyniku pierwszego zdarzenia może pojawić się albo moneta normalna z orłem i reszką, albo moneta oszukana z dwoma orłami. Następne zdarzenie losowe to rzut wylosowaną monetą. Jakie mogą być wyniki tego zdarzenia? Dla każdej z monet mogą pojawić się dwa tak samo prawdopodobne wyniki. Jeżeli Wojtek rzucał monetą normalną, to wynikiem rzutu może być orzeł albo reszka. Obydwa te wyniki są tak samo prawdopodobne. Jeżeli rzucał monetą oszukaną, to wynikiem rzutu może być albo orzeł, albo orzeł. Tutaj również każda ze stron może wypaść z takim samym prawdopodobieństwem. Na tym kończą się zdarzenia losowe, nic tu więcej się nie stanie, więc drzewo jest ukończone. Końcowe wyniki całego zjawiska, czyli te cztery możliwości, są równo prawdopodobne. Pojawienie się każdego z tych wyników jest tak samo możliwe. Wracamy do pytania. Jeżeli Wojtek w wyniku losowania i potem rzutu wylosowaną monetą otrzymał orła, to jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucał normalną monetą? Ponieważ wiemy, że wynikiem rzutu jest orzeł, to możemy pominąć wszystkie ścieżki albo gałęzie, które prowadzą do reszki, bo wiemy, że w wyniku rzutu reszka nie wypadła, bez względu na to, którą monetą Wojtek rzucał. No i mamy wynik. Prawdopodobieństwo, że rzucał normalną monetą, jeżeli wiemy, że wyrzucił orła, wynosi 1 w liczniku, bo tylko jedna możliwość wyrzucenia orła prowadzi nas w górę drzewa do wyboru w losowaniu monety normalnej, przez 3, bo tyle jest wszystkich możliwości wyrzucenia orła. Czyli prawdopodobieństwo wynosi 1 trzecia. Drugie pytanie, co się stanie, jeżeli Wojtek jeszcze raz rzuci tą samą monetą i znowu wyrzuci orła? Do drzewa musimy dorysować kolejne zdarzenie losowe, znowu będzie to rzut monetą. Tą samą monetą, którą Wojtek wylosował na początku, jakie są możliwe wyniki takiego rzutu? Jeżeli wylosowaną monetą była moneta normalna, to mamy dwie tak samo prawdopodobne możliwości albo orzeł, albo reszka. Jeżeli natomiast wylosowaną monetą była moneta oszukana, która mimo oszustwa ma również dwie strony to po pierwszym rzucie, w wyniku którego wypadł ten orzeł, może wypaść w drugim rzucie ten sam orzeł, albo ten drugi orzeł. A po pierwszym rzucie oszukaną monetą, w wyniku którego wypadł drugi orzeł, może również z takim samym prawdopodobieństwem wypaść albo jeden, albo drugi orzeł. Jeżeli po drugim rzucie Wojtek ogłosi wynik i znowu będzie to orzeł, to znowu możemy śmiało pominąć wszystkie możliwości, które w drugim rzucie prowadzą do reszki, bo reszka nie wypadła, wiemy, że nie wypadła, no i mamy wynik. Prawdopodobieństwo, że rzucał normalną monetą, jeżeli wiemy, że wyrzucił orła za pierwszym rzutem i wyrzucił orła za drugim rzutem, wynosi 1 w liczniku, bo tylko jedna możliwość wyrzucenia orła prowadzi nas w górę drzewa do wyboru w losowaniu monety normalnej, przez 5, bo tyle jest wszystkich możliwości wyrzucenia za drugim razem orła. Czyli prawdopodobieństwo wynosi 1 piąta. Zauważcie, że jeżeli rzutów będzie coraz więcej, i za każdym razem Wojtek będzie wyrzucał orła, to im więcej będzie rzutów, tym prawdopodobieństwo, że wylosował na początku normalną monetę, coraz bardziej będzie spadało, będzie coraz mniejsze. Z drugiej strony, nawet gdy kolejnych rzutów z wyrzuconym orłem będzie naprawdę dużo i ich liczba będzie ciągle rosła, to prawdopodobieństwo, że wylosował na początku monetę normalną, nigdy nie osiągnie zera. Mówiąc inaczej, obojętnie jak duża będzie liczba kolejnych następujących po sobie rzutach z wyrzuconym orłem i tylko z orłem, nigdy nie będziemy mogli mieć pewności na 100%, że na początku Wojtek wylosował oszukaną monetę, która po obu stronach ma orła. Na przykład, jeżeli Wojtek rzuci monetą tysiąc razy i tysiąc razy wyrzuci orła, to możecie powiedzieć na pewno wylosował oszukaną monetę, bo nie ma takiej możliwości, żeby rzucając normalną monetą tysiąc razy wypadł orzeł. Czy możliwość jest, czy nie jest, nie do końca wiemy, ale na pewno wiemy, że istnieje prawdopodobieństwo, bardzo małe, ale nie zerowe, że tysiąc razy rzut po rzucie normalną monetą będzie wypadało żeł. Zawsze, kiedy traficie na pytanie albo zadanie dotyczące prawdopodobieństwa warunkowego, możecie pomóc sobie rysując takie drzewo z kolejnymi zdarzeniami losowymi i ich możliwymi wynikami. Narysujmy teraz podobne drzewo dla innego przypadku. Zmieńmy zawartość worka, z którego Wojtek losuje monety. Niech będą tam trzy monety: dwie normalne, a trzecia znowu niech będzie trochę oszukana, na przykład obciążona z jednej strony albo namagnesowana, tak, że kiedy nią rzucamy, orzeł wypada dwa razy częściej niż reszka, czyli średnio dwie trzecie rzutów to orły, a jedna trzecia to reszki. Nie wiem, czy możliwe jest skonstruowanie takiej monety, ale załóżmy, że jest i że Wojtek ma właśnie taką monetę w worku. Wojtek znowu losuje jedną monetę, tym razem z trzech i rzuca. I znowu ogłasza, że wyrzucił orła. Tym razem zadajmy pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosował na początku monetę oszukaną? Narysujmy drzewo decyzyjne. Pierwszym zdarzeniem będzie losowanie monety, przy czym Wojtek, jak poprzednio, nie ogłasza, co wylosował. Wynikiem losowania może być moneta normalna albo moneta normalna, bo są dwie takie monety, albo moneta oszukana. Następnym zdarzeniem jest rzut wylosowaną monetą. I tutaj, jak w poprzednim przykładzie, po rzucie Wojtek mówi, jaki jest wynik. Wiemy, co wyrzucił. Wynikiem dla każdej z monet normalnych może być albo orzeł, albo reszka. Dla drugiej monety również. Wszystkie te wyniki są tak samo prawdopodobne. Natomiast dla monety oszukanej wynikiem również może być orzeł, albo reszka, ale wiemy, że średnio na każde trzy rzuty wypadają dwa orły i jedna reszka, czyli te dwa wyniki nie są tak samo prawdopodobne. Zaznaczmy to w sposób następujący: orzeł jest wynikiem rzutu tą monetą średnio w dwóch trzecich przypadków, a reszka w pozostałych, czyli w jednej trzeciej przypadków. Te dwa wyniki rzutu nie są tak samo prawdopodobne. Ten wynik jest dwa razy bardziej prawdopodobny niż ten. Dla jasności, zapiszmy też, że w przypadku rzutu pierwszą monetą normalną, średnio jedna druga wszystkich wyników to orzeł, i pozostała jedna druga wszystkich wyników to reszka. Tak samo w przypadku rzutu drugą z dwóch monet normalnych, średnio jedna druga wszystkich wyników to orzeł, i pozostała jedna druga średnio wszystkich wyników to reszka. Możemy zaznaczyć wyniki rzutu trochę inaczej, ale o tym za chwilę. Policzmy teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że Wojtek wylosował na początku monetę oszukaną, jeżeli po rzucie ogłosił, że wynikiem rzutu jest orzeł. Jak w poprzednim przykładzie, możemy zignorować wszystkie gałęzie, które prowadzą do wyrzucenia reszki, bo wiemy, że reszka nie wypadła. Prawdopodobieństwo, że rzucał oszukaną monetą, jeżeli wiemy, że wyrzucił orła, wynosi 2 trzecie w liczniku, bo 2 trzecie rzutów oszukaną monetą to orły. Tylko te możliwości wyrzucenia orła prowadzą w górę drzewa do wyboru w losowaniu monety oszukanej. Te orły i te orły prowadzą do wylosowania monety normalnej, a wszystkich możliwości wyrzucenia orła mamy średnio połowę rzutów pierwszą monetą, średnio połowę rzutów drugą monetą i średnio 2 trzecie rzutów fałszywą monetą. To się równa 2 trzecie przez 1 i 2 trzecie, czyli 5 trzecich, to się równa 2 trzecie razy 3 piąte. Czyli 2 piąte albo inaczej 40, czyli 40%. Narysujmy jeszcze raz wyniki rzutu, ale w trochę inny sposób. Może będzie on dla was łatwiejszy do zapamiętania. Gdybyśmy chcieli zaznaczyć wyniki rzutu monetami tak, żeby każdy z nich był tak samo prawdopodobny, to dla normalnej monety wyrzucenie orła jest tak samo prawdopodobne jak wyrzucenie reszki, dla drugiej normalnej monety również, ale dla monety oszukanej już nie. I zamiast zapisywania, że średnio 2 trzecie wyników takiego rzutu to orły, możemy narysować 3 równoprawdopodobne wyniki rzutu i zaznaczyć, że średnio na każde 3 rzuty 2 z nich to orły i 1 na 3 to reszka. Jeżeli tak narysujemy wyniki rzutu oszukaną monetą, to każda z tych trzech możliwości jest tak samo prawdopodobna. Trzeba jednak pamiętać, przy dodawaniu wszystkich możliwości wyrzucenia orła, że, ponieważ wylosowanie każdej z trzech monet jest tak samo prawdopodobne, to suma prawdopodobieństw tych trzech rzutów jest taka sama jak suma prawdopodobieństw tych dwóch wyników i taka sama jak suma prawdopodobieństw tych dwóch wyników. Mówiąc inaczej, jeżeli tak narysujemy wyniki rzutu oszukaną monetą, to wyrzucenie tego orła to nie jest to samo, co wyrzucenie tego orła. Bo ten orzeł to jedna trzecia, a ten to jedna druga wszystkich możliwości. Zamiast zapisać liczbami 1, 3, 1, 2 itd., możemy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność dla dwójki, dwójki i trójki. Najmniejszą wspólną wielokrotnością jest 6 i narysować tutaj 6 możliwości: połowa z nich to orły, połowa z nich to reszki. Tutaj również 6 możliwości i połowa z nich to orły, a połowa to reszki. A przy oszukanej monecie 4 z 6 to orły, a 2 możliwości z 6 to reszki. I teraz nie potrzebujemy oznaczeń liczbowych, bo wszystkie te wyniki są równoprawdopodobne. Wystarczy teraz zliczyć narysowane monety, bo każda z nich oznacza takie samo prawdopodobieństwo. Jeżeli na podstawie tak narysowanego drzewa obliczymy prawdopodobieństwo, że Wojtek rzucał oszukaną monetą, jeżeli wiemy, że wyrzucił orła, to będzie to 4 w liczniku, bo 4 możliwości wyrzucenia orła prowadzą w górę drzewa do wyboru w losowaniu monety oszukanej a wszystkich możliwości wyrzucenia orła mamy 3 i 3 i 4 możliwości tutaj, czyli razem 10, podzielone przez 10. Czyli prawdopodobieństwo wynosi 0,4 albo inaczej 40%. Bez względu na sposób obliczania wynik oczywiście jest zawsze taki sam. Gdybyście nie za bardzo lubili pomagać sobie graficznie rysując drzewa, to możecie też obliczyć prawdopodobieństwo warunkowe korzystając z twierdzenia Bayesa i z jego wzoru, ale o tym mówiliśmy już w poprzednim filmie.